A ja miałem taką historię kiedyś, że przedstawiałem gościa, bardzo znanego aktora, i zamiast powiedzieć teraz, żebym się teraz znowu nie pomylił, zamiast powiedzieć za kościelny, powiedziałem podkościelny. Kościelny wicedyrektor TVN24. I po prostu w naturalny sposób mi się skojarzyło. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock, a ze mną z Wami Bartosz Węglarczyk. Dzień dobry. Szef Onetu. Cześć Bartek. Chciałem powiedzieć, że wychowałem się na Dolnym Mokotowie w Warszawie, więc Melin było wokół mnie mnóstwo, ale jestem pierwszy raz w życiu w Melinie. Nie byłeś nigdy w Melinie? Serio? Nigdy nie byłem w Melinie. Ja raz w czasach jakiejś studenckich, nielicealnych, na Placu Zbawiciela była taka i to raz wtedy dostąpiłem tego. Zaszczyt. Wiesz, no taki samograj, Meller przez 2L, Melina. Ja rozumiem. Słuchaj, jestem Ci wdzięczny bardzo, ponieważ szykując się do rozmowy z Tobą w zasadzie nie wiem, jak się szykować, znamy się 100 lat, wszystko o Tobie wiadomo, a chciałem coś jakoś się dokształcić. Pomyślałem, żeby sięgnę po latach po serial West Wing, czyli Prezydencki Poker, który mi się z Tobą kojarzy, zaraz wyjaśnimy, na ile słusznie. Odpaliłem, miałem zamiar zobaczyć 1-2 odcinki dla przypomnienia, zobaczyłem chyba 6-7, miałem zamiar wszystkie sezony przelecieć. I zacznijmy, zacznę tak. Oglądam sobie ten Prezydencki Poker teraz i tak sobie myślę, że to, co w tym serialu jest pokazane, że kibicujemy bohaterom, bo jest to serial jednak idealistyczny, mimo że o polityce idealistyczny. Jednocześnie od razu myślę, jakby te same sceny i te same dialogi były, gdyby były pokazane w House of Cards, to byśmy uznali, że to jest odrażające i okropne. Czyli jak to mówią Francuzi, c'est le ton qui fait la chanson, czyli ton decyduje o muzyce. Ale to jest moje pierwsze pytanie, bo rozumiem, że twoja miłość do Prezydenckiego Pokera wynika też z tego idealizmu pokazanego w serialu. Nawet kiedy mówią, że nie należy znać kulis powstawania kiełbasy i polityki, to jednak ta polityka jest taka, że chciałbyś coś tam dobrego zrobić. Ale gdybyś miał po latach swoich w mediach newsowych, po latach jednak bycia w polityce, powiedzieć, gdzie bliżej do rzeczywistości? W Prezydenckim Pokerze czy w House of Cards? Bliżej do rzeczywistości jest w West Wingu, w Prezydenckim Pokerze. Chociaż jest to serial, który nie pokazuje, jak wygląda polityka, tylko jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. Ale on jest jednak bliższy, dlatego że West Wing został... Scenariusz do West Winga pisał oczywiście Aaron Sorkin przez pierwsze kilka sezonów, ale wspomagali go ludzie, którzy pracowali w Białym Domu Billa Clintona. Między innymi dziewczyna, która była jego rzeczniczką, facet, który był zastępcą szefa sztabu Białego Domu, czyli ludzie, którzy widzieli, jak to naprawdę wygląda od środka. I w West Wingu wiele historii jest prawdziwych. One są fikcyjnie obudowane i są nieprawdziwe nazwiska, nieprawdziwe liczby, ale same zdarzenia są prawdziwe i to można bardzo łatwo, jak ktoś pamięta politykę z tamtych czasów amerykańską, to łatwo sobie przypomina tę sytuację. House of Cards jest całkowicie nieprawdziwy, to jest nieprawda. Mówimy o amerykańskim, bo jest jego oryginał brytyjski chyba jest bliższy rzeczywistości. Pierwszy sezon House of Cards, pierwszy sezon jest wzorowany na brytyjskim serialu House of Cards, który opowiada o polityku, który próbuje przejąć przewodnictwo partii konserwatywnej po śmierci Margaret Thatcher. I ten brytyjski House of Cards jest dużo bardziej przerażający, jest naprawdę przerażający. Gdzie? Natomiast powiem Ci tak, ja im dłużej siedzę w polityce, tym bardziej tej polityki nienawidzę. Nienawidzę polityków. Uważam, że to, co my widzimy, to, co oni nam pokazują w tym teatrze na zewnątrz, to jest w ogóle nieprawda. Znaczy, to w ogóle tak nic nie wygląda w tej polityce. I marzy mi się taki prezydent jak Bartlett z West Wingu, z którym się nie trzeba zgadzać, którego poglądami ja się nie do końca zgadzam, który jest złośliwy, który popełnia błędy, jest małostkowy momentami, bo jest człowiekiem, ale jest wspaniałym politykiem, któremu na koniec chodzi o dobro publiczne. Jest takim, no, dzisiaj prawicowy demokrata, prawda? Jest taka, wiesz, to jest konserwatywne skrzydło partii demokratycznej. Chrześcijański. On jest bardzo głęboko wierzący, wiara jest dla niego bardzo ważna, ale jednocześnie jest liberalny w sprawach społecznych, niezwykle liberalny jak na Amerykę i potrafi to łączyć ze sobą, to jest wspaniałe. No to a propos tego, co powiedziałeś, że im dłużej jesteś w tej polityce, tym bardziej masz dosyć, ale jakbyś miał wyjaśnić widzom tą
to kontinuum między fascynacją i obrzydzeniem, no bo gdyby to było same mam dosyć, no to byś nie robił tego, co robisz, tak? Jesteś totalnie zwierzęciem politycznym w sensie fascynacji. Co, uważam, że, ja po prostu uważam, że politycy mają, nie uważam, tylko wiem, że politycy mają olbrzymi wpływ na nasze życie, wiesz to doskonale. Możemy na nich nie głosować, a oni i tak decydują o naszym życiu. I dlatego uważam, że trzeba głosować, bo uważam, że to jest jedyny sposób, w jaki możemy w ogóle wpłynąć na to. I w związku z tym apeluję absolutnie do wszystkich, żeby poszli zagłosować. Natomiast ja po prostu uważam, że... Wiesz, jak jest takie powiedzenie w polityce, kto jest największym wrogiem polityka? Kto jest największym wrogiem polityka? Jego kolega z listy wyborczej. On, co jest piętro nad nim na liście wyborczej. Albo pod nim. Pod nim mu zagraża, bo on jest dla niego największym wrogiem, a dla mnie największym wrogiem jest ten, co jest nade mną, piętro wyżej, na liście wyborczej. To jest absolutnie prawda, stuprocentowa prawda. Tam chodzi, wiesz, w polityce Platon mówił, że chodzi o dobro publiczne, tak? O tworzenie dobra dla nas wszystkich. Nie, w polityce chodzi o władzę. I chodzi o to, żeby tą władzę zdobyć, a potem ją utrzymać. Jedni stosują bardziej brutalne metody, drudzy stosują mniej brutalne metody, ale na koniec chodzi dokładnie o to samo. Jestem liderem partii, muszę zdobyć władzę, a jak ją zdobędę, to muszę ją utrzymać. Dobro publiczne nie wchodzi w to równanie. Czyli rozumiem, hierarchia jest taka. Najważniejszy jest interes mój, potem mój i kolegów, potem naszej frakcji w partii, potem naszej partii. Tak. Koniec. Kraj na końcu. Koniec. A jeżeli przy okazji się uda coś dla kraju, oczywiście to nie znaczy, że wszyscy politycy są tacy. Są absolutnie idealiści w polityce, tylko że oni bardzo szybko giną. O tym jest House of Cards zresztą. Idealiści w House of Cards nie mają szans i to jest prawda. Idealiści w polityce są wyrzynani natychmiast, dlatego że polityka jest tak brudna i tak wszystkie metody są dozwolone, że idealiści prędzej czy później się potkną i przewrócą. Nie ma w ogóle szans. Żeby w polityce przeżyć 20-30 lat, trzeba być osobą bezwzględną i osobą, która złamie wszystko i wszystkich po drodze, żeby się w tej polityce utrzymać. A powiedz, to co powiedziałeś o tym kontraście między tym, co my, widzowie, wyborcy, nawet osoby zaangażowane polityką i czytające media widzą, a tym, co się dzieje właśnie w tej kuchni, tam jak się robi tą kiełbasę. Tylko jakbyś mógł... Powiem ci, co mnie najbardziej przeraża. Najbardziej mnie przeraża w polityce to, zwłaszcza polskiej, ale to się wylewa też niestety na inne... Znaczy, to zjawisko obserwujemy teraz w wielu krajach, nawet w Ameryce mojej ukochanej też to się dzieje. Nie ma żadnej debaty intelektualnej. Tam nie ma żadnych dyskusji na wyższym poziomie. Zobacz na przykład... Jaki jest najważniejszy temat w tej chwili dotyczący przyszłości świata, o którym rozmawiają intelektualiści? Sztuczna inteligencja. Dokładnie. Sztuczna inteligencja. Kto w Polsce rozmawia o sztucznej inteligencji? W polityce? Nikt. Nie ma tego tematu. Nikt o tym nie dyskutuje. Władza, która powinna finansować. Wszystko mi jedno, kto jest u tej władzy. Jakby w tym sensie wszystko mi jedno, że ktokolwiek będzie u tej władzy dzisiaj czy po 15 października, nie wydaje pieniędzy na to, nie prowadzi takich debat, nie zachęca naukowców do tego, żeby prowadzili takie debaty. Mamy kilku wybitnych specjalistów w Polsce od sztucznej inteligencji. Mamy panią profesor na południu Polski, która jako jedyny Polak podpisała list Elona Muska w sprawie wstrzymania prac nad sztuczną inteligencją. Jest to pani, która ma wybitną wiedzę na ten temat. Poprosiłem ją o napisanie artykułu do Onetu. Ona napisała artykuł, ten artykuł jest w Onecie, o ograniczeniach sztucznej inteligencji i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Nikt tego tekstu nie przeczytał, nikt się nim nie zainteresował, nie wzbudził żadnej debaty. Każdemu politykowi, którego spotykałem, wtykałem mu do ręki, mówiłem, niech pan to przeczyta, niech pani to przeczyta, nie ma zainteresowania tematem. Ale to Bartek, to trochę a propos, bo pytanie jest takie, gdzie jest jajko, gdzie jest kura? To znaczy, tu trochę zboczę, ale zrozumiesz natychmiast, o co mi chodzi. Znaczy, ta wieczna dyskusja, czy media głupieją, bo tacy są... takie zapotrzebowanie odbiorców, czy odbiorcy głupieją, bo media im proponują sieczkę. Znaczy wiesz, ja mam na to, ja raczej jestem w tej frakcji, że media się dostosowują do coraz niższego poziomu tak zwanego społeczeństwa. To znaczy, bardzo króciutko, pamiętam zawsze powracający wątek tak zwanych widzów, że po co te głupoty pokazujecie jakieś, my tu chcemy poważniejszych treści. Po czym pokazujesz poważniejsze treści, oglądalność leci w dół. Pokazujesz coś głupiego, natychmiast idzie w górę. I zupełnie koniec. Kiedyś miałem w programie, wiesz, dyskusję pieniądza, kultura. Fantastyczne, to Paweł Potoroczny, wtedy szef Polskiego Instytutu Adama Mickiewicza. Kilku fantastycznych rozmówców. I rozmawialiśmy, wiesz, jak się kasa ma do kultury, że zainwestujesz w Muzeum Guggenheim,
ma, to ci rośnie obrót turystyczny. Fantastiko. Ale po 20 minutach sobie pomyślałem trochę za dużo może na taki temat i coś tam jakiś poseł powiedział drugim pośle, że ten jest tam z łamasem, rzuciłem to. Potem patrzę na wyniki oglądalności. Dopóki rozmawialiśmy, ta fajna rozmowa szła w dół i w momencie, że ktoś jest z łamasem, natychmiast w górę. I to chciałem przełożyć na politykę. Znaczy w tym sensie mówisz o... Co ci powiem? Odpowiem ci na to w ten sposób. Media w internecie mają to do siebie, że w przeciwieństwie do innych mediów, my bardzo dobrze wiemy, co ludzie chcą czytać. Dokładnie, bo tam się wszystko świeci na czerwono, zielono. Wszystko się świeci, widzisz to wszystko w czasie rzeczywistym. Bardzo dokładnie wiesz, jakie, nie tylko jaki tekst czytają, ale do którego momentu czytają, która część tekstu ich najbardziej interesuje. Wszystko wiemy, wszystko wiemy. I opowiem ci o dwóch historiach. Jedna historia dotyczy twojego i mojego byłego szefa, Edwarda Miszczaka, który powiedział kiedyś, ja się go, też miałem z nim rozmowę właśnie dokładnie na taki temat. I on do mnie mówi, Bartek, ale czy ty uważasz, że gdyby ludzie chcieli konkurs Chopinowski oglądać w telewizji, to ja bym go nie puszczał? No oczywiście, że tak. No cały dzień od rana do wieczora mielibyśmy w telewizji komercyjnej konkurs Chopinowski. Ludzie, no, przecież to nie jest tak, że telewizja mówi, nie pokażemy konkursu Chopinowskiego, pokażemy wam głupoty. No nie, tak, to nie działa w ten sposób. I to jest pierwsza historia. A druga historia to są badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych lata temu, kiedy telewizja kablowa była bardzo silna. Ona teraz już słabnie bardzo, czas telewizji dobiega końca generalnie. Ale w czasach, kiedy kablówka była bardzo silna, zrobiono bardzo duże badania na temat tego, dlaczego ludzie wykupują pakiety kablowe. I zapytali Amerykanów, dlaczego, dla jakich kanałów kupujesz kablówkę? No i co ludzie odpowiadają? W zdecydowanej większości... Historia i sztuka. National Geographic, oczywiście. Cartoon Network. Bo najpierw ja sobie pooglądam misie w Parku Narodowym, a potem moje dzieci obejrzą bajkę, tak? A jakie kanały były najbardziej oglądane? Pornograficzne. I to jest prawda, taka jest prawda po prostu. I taka jest prawda o nas. No dobrze, ale i tu... Wszyscy są oburzeni, że informacji plotkarskich jest za dużo i że portale plotkarskie, to jest, co to jest ten syf? A ja zawsze pytam, ale skąd wiesz, co na tych portalach jest? Przecież nie wchodzisz na nie, to przecież nie masz pojęcia. A może tam jest ten festiwal Chopinowski od rana do wieczora, przecież tego nie wiesz, bo nie wchodzisz. No nie, wchodzę. No właśnie, no właśnie. No, ale ja to wrzuciłem z powodu tego, co mówiłeś wcześniej o polityce, to znaczy... A propos mądrego tekstu o sztucznej inteligencji twojej pani profesor i polityków, którzy tym się nie interesują. Bo polityk, nie wiem, wrzuci jakieś, że robaki chcą nam dawać zamiast mięsa albo nie wiem co, że ktoś kogoś o coś oskarżył i to żre i wyborcy się tym ekscytują, a jak przytoczą jakiś mądry tekst albo poruszą kwestię sztucznej inteligencji, to będzie ziew na sali i wiesz. Ale co, wiesz dobrze, jak dwóch polityków siada w programie, w którym momencie... Oglądalność idzie do góry. Jak zaczną się wreszcie zwyzywać tak. I jeden drugi mówi, ale ja panu nie przerywam. Tak. To jest kluczowe zdanie. Tak. Każdy polityk przychodzi do studia i wie, mówi, musi w tym momencie, nawet jak nie przerywa, musi, ale ja panu nie przerywam, proszę mi pozwolić skończyć. Od razu idzie oglądalność do góry. Niestety to, co media mogą robić, na przykład to, co my się staramy robić w Onecie, to jest budować, znaczy dawać ludziom to, co oni chcą, ale dawać im też od czasu wciskać im coś i mówić, słuchajcie, to jest bardzo ważne, musicie to przeczytać, obejrzeć, posłuchać tego, bo to jest ważne. Ten tekst pani profesor na moją prośbę stanął na stronie głównej Onetu, nie przeczytał się tam. I moi wydawcy byli źli, bo im wyniki poleciały, bo kazałem im dać coś, co się nie czytało, oni mogli coś innego w tym miejscu dać. Ale to są dokładnie te momenty, kiedy na przykład ja mówię i moi redaktorzy mówią, to jest ważne. Po prostu musimy to ludziom pokazać, jak nie, siłą ich nie zmusimy do przeczytania, jedyne co możemy zrobić to im pokazać na stronie głównej i powiedzieć, to jest ważne, obejrzyjcie to. Ale ludzie czytają, oglądają to co chcą, taka jest prawda. Jak pracowałem w wydawnictwie, to takie ważne rzeczy, o których ty mówisz, nazywaliśmy honorami domu, że po prostu trzeba zarobić kasę i jak zarobimy kasę, to można te honory domu dla kogoś... Postawię. Słuchaj, wiesz co, tak jest bo i też pamiętajmy o tym, że dziennikarstwo jest, to poważne dziennikarstwo jest nieprawdopodobnie drogie. My o tym zapominamy, ale na przykład wysłanie dziennikarzy do Ukrainy w tej chwili, w firmie, w której ja pracuję, gdzie mamy względy bezpieczeństwa, mam bardzo dużo zabezpieczeń, rzeczy, o których nie mogę mówić, ale to nie jest tak, że jak jeden dziennikarz jedzie do Ukrainy, to jeden człowiek tam jedzie, tam więcej ludzi jedzie. To wszystko jest jakby zorganizowane i to wszystko kosztuje. Wysłanie takiego człowieka do Ukrainy, Marcin Wyrwał, który od nas jeździ do Ukrainy, to są tak olbrzymie pieniądze z tym związane wokół niego, nie to, co on dostaje, tylko wokół niego, że my musimy te pieniądze zarobić w jakiś sposób. Nie zarobimy ich na tekstach o Ukrainie. Nie wiem, czy wiesz, ale zainteresowanie wojną w Ukrainie nie istnieje już.
Aż tak? Znaczy go nie ma. Nie ma go. To jest tak samo jak, wiesz, no, wybory prezydenckie we Francji, albo, wiesz, no, takie tego typu tematy. To jest na tym poziomie w tej chwili w Polsce zainteresowanie. Kiedy to tak totalnie spadło? W tym roku. Od początku roku widzimy taki zjazd zainteresowania. Oczywiście jak się coś dzieje wielkiego, nie wiem, most krymski eksploduje, no to wiadomo, że ludzie natychmiast o tym czytają. Ale na co dzień w ogóle nikogo to już nie interesuje. No i wtedy jak wygląda wewnętrzna dyskusja? No bo ty jako obywatel, zainteresowany jeszcze światem, chciałbyś, rozumiem, jak najwięcej dawać o Ukrainie, też zdające sprawę, że to w naszym żywotnym Polaków interesie. A z drugiej strony są tabelki, są słupki, księgowi. Musisz to wyważyć. No, szukasz tego kompromisu i mówisz ludziom, dobrze, to my wam damy tutaj parę rzeczy, które tak naprawdę chcecie czytać. No, potem będziecie nas ochrzaniać o to, że my dajemy te rzeczy i mówić, że my was ogłupiamy. To nie jest prawda. My dajemy to, co wy chcecie, ale damy wam przy okazji też parę mądrych rzeczy i może ktoś z was to przeczyta. No. Szukasz takich wiesz, no, kompromisów. Kiedy na chwilę zostałem szefem pewnego medium, udzieliłeś mi paru porad, ale między innymi powiedziałeś coś takiego, że szykuj się na to, że wszyscy w rozumieniu polityków od lewa do prawa będą próbowali ci wejść na głowę, naciskać, podlizywać się, prosić, szantażować. To jest wstęp? To może najpierw, czy rozwin tę myśl. No ale to jest prawda, to jest... wszyscy politycy, wszyscy... Ile ty lat jesteś tym szefem w Onecie? 7 lat w tej chwili. Boże. To trzeba liczyć jak życie psa, nie? Tak, tak się czuję też. Wszyscy ci wchodzą na głowę. Oczywiście niektórzy z nich są mili, sympatyczni, po prostu próbują się przypodobać. Ale to też mnie zawsze śmieszy. Wiesz, jak dzwoni polityk, mówi, panie redaktorze, przeczytałem pana komentarz, no wybitny, wybitny. Ja wiem, dobra, o co chodzi? Czego pan potrzebuje? A z drugiej strony oczywiście próbują cię szantażować, próbują cię, okłamują cię, straszą cię. Ale szantażować i straszą jak? Każdy sposób, jaki sobie możesz wybrać. Do ciebie czy do twoich ludzi? W każdy możliwy sposób. Ja na przykład cały czas słyszę od polityków, że oni mają dowody na to, że moi dziennikarze współpracują, tam biorą pieniądze od kogoś, z drugą partią współpracują. Ja zawsze słucham, mówię, to jest bardzo ważna informacja, bardzo dziękuję. Będę wdzięczny za podrzucenie mi jakichś dowodów, no bo bez dowodów co mam zrobić? Nigdy tych dowodów oczywiście nie ma. Ale wiesz, no, szantaże typu, niech pan udowodni, że jest pan Polakiem. Panie Bartoszu, jaki jest taki polityk? Nie, no jesteś Żydem na usługach Niemiec, to wiadomo. No, to jakby... Najgorszy typ. Ale jest taki na przykład bardzo znany polityk obozu władzy i on zawsze, jak się spotykamy, gdzieś mówi, panie Bartoszu, pan jest takim wybitnym dziennikarzem. Pana teksty z Ameryki były fantastyczne. Jak pan się wysługuje Niemcom? Ale ja panu powiem, co zrobić, żeby pan znowu był dobry, to musi pan napisać to i to. I on do mnie tak... Serio? Ja oni tak sobie myślą, że to tak... Jest tak, wiesz, to leci. Albo na przykład inny wybitny polityk obozu władzy, który... Bo wiesz, jaki jest największy konflikt w Polsce? Nie jest między PO i PiS-em, tylko między ministrem Ziobro i premierem Morawieckim. To jest największy konflikt w Polsce. I na przykład usłyszałem od bardzo bliskiej osoby ministra Ziobro, że oni wiedzą o tym, że jestem dogadany z premierem i są świadkowie mojego spotkania z ludźmi premiera. Ja mówię, ale gdzie? W kancelarii premiera. No tak, w kancelarii premiera. Ja mówię, no ale teraz się spotykam z wami w Ministerstwie Sprawiedliwości. To za chwilę mi ludzie od premiera powiedzą, że mam z wami układ. Mijają 2 dni i słyszę od ludzi premiera, panie redaktorze, my wiemy, że pan był w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dobiliście dealu z ministrem Ziobrą. I myślę, że takie dni, wiesz, kiedy dobijamy dealu z wszystkimi, wszyscy nas atakują, Onet się sprzedał PiS-owi, Onet się sprzedał Platformie Obywatelskiej, Żydom, Niemcom, Amerykanom, Rosjanom, to są najlepsze dni. A to ja łapiesz czasem paranoję taką, no bo jesteś może nie na celowniku, no ale jak ci się nóżka powinie, to wiele osób... Jestem przerażony tym. Za każdym razem, jak staję na światłach, 3 razy sprawdzam, czy światło jest zielone czy czerwone. Nie, to jest, wiesz, to jest... Znaczy ja uważam, że to jest życie na krawędzi cały czas. Żyjemy w czasach, w których każdy ma telefon w ręku, każdy ma kamerę. Jakimś cudem ta policja się zawsze zjawia na miejscu błyskawicznie i razem z nią się zawsze jakieś portale plotkarskie zjawiają. Prawda jest taka, że te informacje, jak ktoś znany, wszystko to nawet nie jest polityczna sprawa, tylko celebryta, ktokolwiek znany ma jakiekolwiek potknięcie, natychmiast ta informacja wycieka. Wiesz, no, nie jest łatwe życie, no to jest... A już tak bardziej, wiesz, bo to, o czym mówisz, no to wiadomo, że trzeba uważać tam...
na mieście się napić nie można normalnie, nie. Tylko u znajomych w kuchni, jak rozumiem, ale pan najpierw u siebie, bo nie musisz wtedy iść do taksówki. Ale chodzi mi też o takie rzeczy, jak z tym funkcjonujesz, no na przykład przynoszą ci ludzie jakiś na oko super materiał. I wiesz, jak się nie wpierdzielić, po prostu na... Oczywiście są systemy zabezpieczeń, ale mi chodzi już o ciebie. Masz prawników, masz współpracowników, ale chodzi mi o to ten strach, że wie, że ktoś cię próbuje zmanipulować. Co, no ja mam to szczęście, że pracuję w firmie, która wierzy w dziennikarstwo i ja mówię o tym publicznie i zawsze to mówię publicznie. Bardzo wiele osób mi nie wierzy, ale ja pracuję w firmie, dla której wartości dziennikarskie są ważne. Tak po prostu jest. I nie wiem, czy dałbym radę prowadzić taką redakcję w firmie, w której bym, do której właścicieli i szefów bym nie miał zaufania. Nie wiem, czym dał radę. Moja firma traci mnóstwo pieniędzy na tekstach, które publikujemy. Mnóstwo pieniędzy. W jaki sposób? Na przykład firmy, o których piszemy, co napiszemy, wycofują, no, reklamy. Wycofują reklamy. Albo na przykład się, wiesz, przychodzi firma z pieniędzmi reklamowymi, bo wie o tym, że powstaje tekst na jej temat i mówi, jak ten tekst nie powstanie, to te pieniądze przyjdą, a jak powstanie, to nie przyjdą. Nigdy nie mieliśmy problemu z pisaniem czegokolwiek i jak, nigdy nikt nie stanął mi na drodze w pisaniu jakiegokolwiek tekstu, ale wiem o tym, że, nie, że w większości firm tak nie jest po prostu, firm dziennikarskich. Żyjemy w czasach, w których wiesz, pieniędzy nie ma na rynku dużo. Tak jak powiedziałem, dziennikarstwo jest nieprawdopodobnie drogie i utrzymywanie redakcji jest drogie. I po prostu wiesz, no, złamanie kręgosłupa dzisiaj ludziom jest bardzo proste. I wiesz, to ryzyko zawsze istnieje. Ja ci mogę powiedzieć, że myśmy mieli sytuację, kiedy nas próbowano wpuścić w maliny. Wiesz, jedyne co możesz zrobić, to się otoczyć dobrymi dziennikarzami, cały czas im wpajać bardzo mocno, że zasady warsztatu są kluczowe, wartości są kluczowe, bo to jest to, co nas ratuje. Trzymamy się warsztatu, trzymamy się zasad i to jest jedyne, co nas ratuje. Do tego masz świetny dział prawny z tyłu, a my mamy świetnych prawników. Nasz główny prawnik, który walczy w naszym imieniu w sądzie, jest byłym żołnierzem wojsk spadochronowych. Muszę powiedzieć, to ma znaczenie, tak. To ma znaczenie. Tak. On jest twardy i po prostu jak idzie do tego sądu, to ja bym się bał mu wejść w drogę. A powiedz, a jak często jesteś w sytuacji, mówię jesteś, ale taki trochę pluralizm, jesteś w sytuacji policjanta z porządnego kryminału, który wie, że ktoś jest złolem, wie na stówę, ale nie ma dowodów, żeby go, wiesz, przyskrzymić. Bardzo, bardzo często. Bardzo często. Najczęściej. Bo wiesz, no to jest taka sytuacja, ludzie bardzo często zarzucają mediom, że czegoś nie napisały. No ale my żyjemy w kraju, w którym państwo użyje wszystkich środków przeciwko mediom. W związku z tym, jak napiszesz jeden przecinek nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Znaczy, ja miałem sytuację przy okazji farmy troli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mm-hmm. Sławna historia parę lat temu, którą pisowaliśmy. I tam była taka grupa prawników, tak, którzy hejtowali różnych ludzi dookoła. I ja w czasie rozmowy, bardzo gorącej rozmowy z politykiem PiS-u, który ich bronił, tam było bardzo ostro, myśmy naprawdę, on zaczął moich dziennikarzy oskarżać o wszystko i ja ich broniłem, były uniesione głosy mocno i w pewnym momencie się pomyliłem i powiedziałem, że ktoś tam hejtował kogoś i zamiast jednego z tych hejterów z Ministerstwa Sprawiedliwości wskazałem innego hejtera. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo wszyscy hejterzy. Ale się przypieprzyli. Ale on natychmiast, ale nie, to zdanie, które pan redaktor wygłosił, to powiedział ktoś inny, nie ja. Natychmiast mnie do sądu podał. Natychmiast oczywiście tą sprawę wygrał, w ogóle mnie nie poprosił o sprostowanie. Nie było, ja bym natychmiast sprostował, powiedział, to nie pan Kowalski to zdanie powiedział, tylko pan Malinowski powiedział to zdanie. Ale ja w ogóle tego nie zauważyłem. Dowiedziałem się dopiero z pozwu, że się pomyliłem i nazwiska mi się pozamieniały. Podali mnie do sądu, wygrał proces, bo rzeczywiście nie powiedział tego zdania, a następnie ogłosił i media prorządowe natychmiast ogłosiły, że afery hejterów nie było w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo Węglarczyk pomylił Malinowskiego z Kowalskim w czasie rozmowy na żywo w telewizji. Wiesz, no to są, po prostu żyje, wiesz, no nie uciekniesz przed tym. No to jest, natomiast jeżeli mnie pytasz, czy są historie w polskiej polityce i w polskim biznesie, których media nie opisują, są oczywiście. Nie, ja wiem, że są, tylko pytanie, wiesz, ja sam słyszałem o wielu, czasami się nawet zastanawiam, po prostu trochę jako dziennikarz, a trochę jako outsider, kiedy słyszę, kiedy tak zwani wszyscy o czymś mówią, że było tak, tak i tak, ja się zastanawiam,
Słuchaj, nie, no po prostu, wiesz, jeżeli opisujesz sytuację, którą dwóch facetów rozmawiało z sobą, na przykład na korytarzu sejmowym. On powiedział, nie masz co z tym zrobić, po prostu nie masz tego jak użyć, ale na przykład potem wiesz, co się stało dalej i wiesz, że ta rozmowa musiała się w ten sposób odbyć, ale dalej nie możesz tego użyć, bo ten człowiek cię poda do sądu. Te politycy są w tej chwili bardzo na to wyczuleni. Politycy, którzy pracują za publiczne pieniądze, nie mają problemu z tym, żeby publicznych prawników użyć do załatwiania swoich prywatnych rzeczy. I wiesz, no na koniec przegrasz w sądzie. Nie masz twardego dowodu, to przegrasz. W związku z tym ja mam bez przerwy sytuacje, w których mamy dobre historie, zbieramy materiały, spotykamy się na koniec z autorami, mówimy, nie mamy tego, nie możemy tego napisać. Wiemy, że to prawda, ale nie możemy tego napisać. Frustracja totalna, oczywiście. A powiedz, a propos tego, jak powiedziałeś o tej dyskusji z politykiem pisowskim i tam pomyliłeś, wracam do prezydenckiego pokera. Początek pierwszego odcinka, pierwszego sezonu. Josh, jeden z głównych bohaterów, który po prostu w dyskusji z ultraprawicową polityczką, chrześcijanką w wersji amerykańskiej, no, powiedział jedno zdanie za dużo. No, takie złośliwe, publicystyczne, coś tam się jej odciął. No i od razu afera, wielka afera. Jest taka piękna scena, jak on siedzi, jeszcze ma wideo i tak cały czas przewija sobie do tyłu to zdanie, za które być może za chwilę wyleci z roboty, a przynajmniej będzie musiał ugryźć własny język i odszczekać to. Od razu pomyślałem sobie o tobie. Jak często masz taką historię, kiedy tak przewijasz i tak, o kurwa, Bartek, coś ty powiedział? Co, wydaje mi się, że pamiętam, że masz pewne doświadczenie z telewizją na żywo i wiesz doskonale, że tam, gdzie jesteś na żywo, wszystko się może zdarzyć. Nie jesteś w stanie cofnąć tego i nawet wiesz, i potem wytłumaczenie. Ja miałem oczywiście takie sytuacje. Niespecjalnie lubię o nich mówić i je przypominać. Daj jedną, ale ludzie uwielbiają. Daj prezent widzom Meliny. No bądź. Słuchaj. No bądź, no. Każdy lubi takie, wiesz, klęski. Moja największa wtopa, w karierze, a tych wtop miałem sporo, jak wszyscy. Największa była w Dzień Dobry TVN, oczywiście. Z Ukrainkami? Z Ukrainkami, tak. I to była historia, no wiesz, bardzo, bardzo gruba, kiedy ja naprawdę myślałem, że to, wiesz, może być z tego duża, duża afera. Mało w Polsce osób wie, ale ja nawet wtedy wystąpiłem na żywo w telewizji ukraińskiej. W takim największym śniadaniówce, takim Dzień Dobry TVN ukraińskim. Tak. I przepraszałem po rosyjsku, to jeszcze były czasy, kiedy w ukraińskiej telewizji się po rosyjsku mówiło. I po rosyjsku tam występowałem i przepraszałem ich za to. Prawda jest taka, ja wiem, co w sercu we mnie się działo, miałem na myśli co innego. Ale wiesz, no słowa szybsze, bo tych słowa szybsze niż myśli i wiesz, i po prostu... Była mowa o robotach, tak? Robotach kuchennych, a tam chodziło o to, że ja po prostu chciałem szpilę wbić mojej współprowadzącej. A to nie należy takich rzeczy robić, wiesz, i na wizji. I po prostu chciałem jej szpilę wbić, no bo ona mówiła, że ona tak nie lubi sprzątać w domu, a ja mi chodziło o to, że ona nie sprząta w domu, bo ma do tego ludzi. I powiedziałem, że ty już masz ludzi, takie roboty, nazywają się Ukrainki. I oczywiście jak to powiedziałem, to natychmiast wiedziałem, okej, to jest po prostu... tłumaczyłem to potem, nie tłumaczyłem tego. Jakby wziąłem to na klatę i powiedziałem, to było idiotyczne, przepraszam, w ogóle nie o to chodzi. I w ogóle, wiesz... Żyję z tym do dzisiaj, bo oczywiście przy każdym, wiesz, to są takie rzeczy, które potem zawsze do końca... A, bo to jest, w sieci jest, jak ktoś się chce przypieprzyć, to zawsze to wyciągnie. I wiesz, i na przykład teraz, wiesz, jak się chce walnąć wonę, to przypomina się to, tylko się nie dodaje, że to było 12 lat temu, tylko że oczywiście to było teraz. I wiesz, no, zwłaszcza w telewizji na żywo, zwłaszcza w programach na żywo, no jednak to zagrożenie wpadką jest tak nieprawdopodobne. I też żyjemy w czasach, w których... ja nie bardzo wiem, znaczy wiesz, no bo to jest zawsze tak, czy dziennikarze mają prawo do popełniania błędów, czy ludzie, którzy występują na wizji, mają prawo? No moim zdaniem mają. Odpowiem ci znowu cytatem z prezydenckiego pokera. Teoretycznie tak, praktycznie nie. Praktycznie nie i żyjemy w czasach, w których trzeba być osobą idealną. Wiesz, takie historie się zawsze będą zdarzać. No, nie masz od tego ucieczki. To jest, wiesz, no, część naszego zawodu niestety. Ja powiem ci wtedy, już kończąc wątek Ukrainy, ja aż się skurczyłem, kiedy ty to powiedziałeś, ale nie dlatego, że powiedziałeś to, co powiedziałeś, tylko ja wiedziałem, co się stało. Że po prostu trochę za szybko ci... Słowa szybsze niż myśli. Tak, i znając się, wiedząc i wiedziałem doskonale, że to mógłbym być ja. Znaczy, że po prostu, wiesz, no, to tak jak jest ta historia, która była tak totalnie zmanipulowana, to znaczy z tym z Dałkrzewiczem w TVN24. Minimum empatii, minimum. I wiadomo, że Dałkrzewicz nie chciał zrobić nic
Złego. I wiesz, i po prostu natychmiast... Wiesz, to jest tak samo jak z takich, bo to była oczywiście bardzo, bardzo, obie te historie, i moja, i pana Dołkrzewicza, są bardzo grube historie, ale takich historii mniejszych jest bardzo dużo, wiesz, jak na przykład zapominasz imienia gościa. Nie zdarzyło ci się to nigdy? Wiadomo, no to się zdarza. I wychodzisz na durnia, który nie wie, kogo zaprosił do programu, tak? A po prostu ja bym chciał zobaczyć człowieka, który nie ma zaćmienia od czasu, a jeszcze jak na przykład masz dwugodzinny program, tak jak z Dzień Dobry TVN, dwie godziny na wizji, na żywo, gdzie skaczesz z tematu na temat, co chwila po prostu coś, inny gość, inny temat, i raz na pół roku ci się wydarzy coś takiego. I jesteś aroganckim dupkiem. Jesteś aroganckim chamem, który... Ale to ci powiem tylko jedną rzecz, bo to mnie rozbawiłeś, to przypomnę. Ja miałem obsesję, że kiedyś zapomnę jakiegoś imienia i nazwiska albo wmylę. W związku z czym zawsze strasznie sprawdzałem takich ludzi, których nie znałem. Katastrofa u mnie przyszła, kiedy był Mateusz Kuśnierewicz, którego znają wszyscy Polacy i którego znałem osobiście. I już kończąc rozmowę z nim, powiedziałem, naszym gościem był Mikołaj Kuśnierewicz, na co współprowadząca poprawiła Mateusz, a ja myślałem, że chodzi o reportera, który wchodził, i powiedziałem Michał. I wiesz, i był koniec. Po prostu debil, który wiesz, nie wie, jak się nazywa Kuśnierewicz, nie wie, jak się nazywa jego kolega z pracy i tak dalej. Także. A ja miałem taką historię kiedyś, że przedstawiałem gościa, bardzo znanego aktora, i zamiast powiedzieć teraz, żebym się teraz znowu nie pomylił, zamiast powiedzieć za kościelny, powiedziałem podkościelny. Podkościelny? Wicedyrektor TVN24. I po prostu w naturalny sposób mi się skojarzyło. I oczywiście potem hejt, który się wylał na mnie, że nigdy w życiu ten człowiek nie będzie w telewizji, to fani tego aktora oczywiście. Rozumiem, ich czuli się dotknięci, a przeprosiłem od razu, ale wiesz, no... Jak wiadomo, nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy, że znowu użyję tego słowa, robotami. A słuchaj, a jak jest, trwa kampania wyborcza, w trakcie której rozmawiamy, to który wilk jest w tobie silniejszy? Żeby to się skończyło, ponieważ poziom narastającego szaleństwa wydaje się nieskończony, a z drugiej strony odpalacie artykuł w Onecie o damskim bokserze z TVP i 3 godzinki minęły, już jest zawieszony. Co oczywiście nigdy by się nie zdarzyło, gdyby nie było trybu kampania wyborcza. Oczywiście. Więc... I zobaczymy, co się po kampanii z nim stanie, bo to też będzie... No jeżeli się utrzyma ta władza, to wróci oczywiście. No. Słuchaj, wiesz co, powiem ci szczerze, jednak nie mam, znaczy rozumiem, o co ci chodzi, i oczywiście, że dziennikarze lubią, jak coś się dzieje i są tematy do pisania, ale to są takie dwa tematy, wojna w Ukrainie i kampania wyborcza. W obu tych tematach bardzo bym chciał, żeby już zniknęły i żeby tych tematów już nie było. Co do wojny w Ukrainie jest to oczywiste, że chcieliby, żeby zniknęły. Ale dla mnie to jest ten sam problem, ponieważ uważam, że oba te tematy wyzwalają w ludziach to, co najgorsze. I oczywiście, że wojna jest wojną, mówimy o ludzkim życiu i o tragediach, ale co, ja nie jestem do końca pewien, co by się stało, gdyby kampania wyborcza w Polsce potrwała rok. To znaczy ta agresja, którą my, obywatele, pozwalamy, żeby politycy w nas budzili. I wiesz, no już zginęli ludzie w Polsce i pan prezydent Gdańska nie był pierwszy, przypomnę, bo pierwszą osobą był pracownik biura PiSu jednak, który... Radny, pan Rosiak. W Łodzi, pan Rosiak, tak. Który zginął. Czyli dwie osoby już zginęły z powodu agresji w polskiej polityce. I kto nam zagwarantuje, że następnych nie będzie? Ja powiem ci, jestem przerażony. Moim zdaniem to, że debata publiczna w Polsce przestała istnieć de facto i że politycy w Polsce reprezentujący dwie różne strony nie mogą z sobą usiąść i normalnie rozmawiać na jakiś temat, zachowując swoje idee, zachowując swoje wartości, jest dla mnie przerażające. To, że taką karierę w Polsce zrobiło słowo zaoranie, którego ja nienawidzę, zabroniłem go u siebie. Jak ktoś mi mówi z moich dziennikarzy, że zaorał kogoś, to musi ze mną to przedyskutować od razu. Może 5 zł do skarbonki, jak za przekleństwa moich dzieci. Więcej. Nienawidzę tego. No, bo dla mnie zaoranie to się kojarzy z pobiciem. No, pobiłem kogoś. I zniszczyłem w DP. Zniszczyłem, wiesz, no, wiesz, wbiłem w glebę. No. To jest straszne. Znaczy, to jest straszne i bardzo bym chciał, żeby już się to skończyło. Zadam ci teraz, a propos tego, co powiedziałeś, pytanie, na który temat można by urządzić seminarium i całą konferencję, ale ostatnio w Wall Street Journal opublikowano badania, które strasznie, jeden wątek zrobił na mnie wielkie wrażenie, a mianowicie, że o ile 20 lat temu dla wyborców Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej wyborcy przeciwnej partii jako wrogów określało ich około 10, max 20%. Dzisiaj to jest 50-60. No i teraz oczywiście są pewne oczywiste oczywistości, to znaczy media społecznościowe, algorytmy, które i tak dalej, i tak dalej.
podejrzewam, że gdyby w Polsce to sprawdzić, to mogłoby być jeszcze gorzej, ale... No więc według ciebie, z czego to wynika? Znowu, gdzie jest to jajko, gdzie jest kura? Jaką rolę w tym pełnią politycy? Jaką media tożsamościowe? Jaką kibice polityczni, czyli w sumie media społecznościowe? Znaczy, co się dzieje, że z 10 to rośnie do 60%? Czyli krótko mówiąc, albo z dumą się oświadcza, wiesz, ktoś oświadcza, ja to nie znam żadnego pisowca, albo ja nie znam żadnego platformersa i to jest powód do dumy, tak? Że... To też nie jest prawda oczywiście, bo to jest tak jak, że ja nie znam żadnego geja, tak? Że to nie jest prawda. Wiadomo, ale wiesz, ale chodzi o tak, chodzi o pokazanie... Prawda jest taka, że po pierwsze propaganda działa. Propaganda jest skuteczna. To jest pierwsza rzecz. Kłamstwo powtarzane 1000 razy przestaje być kłamstwem. To jest 100% prawda. I do tego jeszcze należy jedną rzecz dołożyć. Agresja i agresywny język buduje bazę wyborczą. To jest też prawda. To jest prawda. Możemy, możemy uważać, że to jest złe, tak. że nie chcemy tego, bo ja tego nie chcę, ale to działa. Tak jak z tymi kłótniami w telewizji. Niby nie chcemy, ale oglądamy. Ale oczywiście, że tak. I ten język agresywny, moim zdaniem, bardzo ułatwia spojrzenie na świat. Wiesz, wszystko jest dużo, bardzo proste wtedy. I wiesz, jeżeli na przykład, zobacz, no, co się ma wydarzyć, jak na przykład nazywasz Brukselę okupantami? Bruksela okupuje Polskę. Nie ma już tu miejsca. Znaczy, o czym chcesz dyskutować? No, albo uważasz, że ktoś, kto tak mówi, jest idiotą, bo jest, albo wierzysz w to, że Bruksela okupuje Polskę i Niemcom zależy na tym, żeby naród polski zniszczyć, no to co, znaczy to wiesz, no to co na końcu tego ma się wydarzyć? Po pierwsze masz prostą sytuację, jak na wojnie. Na wojnie jest wszystko proste. Jesteś ty, wróg, nie ma żadnych niuansów, wszystko jest czarno-białe, tak? A po drugie jest łatwo działania podjąć, nie musisz o niczym myśleć już. Na wojnie, wiesz, jak idziesz do wojska, wykonujesz rozkazy, nie myślisz o niczym już. A świat jest skomplikowany, świat jest bardzo trudny, trzeba myśleć. Wszystkie zjawiska są niezwykle skomplikowane. Dlaczego kryzys klimatyczny się nie przebija? Nudne. Bo jest nudne i trudne. To jest trudny temat. Jak sądownictwo. Słuchaj, a propos sądownictwa. Sądownictwo interesuje bardzo, bardzo małą grupę ludzi w Polsce. No wiem. Sprawy sądownictwa. Zresztą jest to tak nieprawdopodobny, trudny temat, te wszystkie teksty o Trybunale Konstytucyjnym, zwłaszcza jego relacjach z Trybunałem Europejskim. Wiesz, no to są, prawnicy mają problemy ze zrozumieniem tego, a co dopiero normalny człowiek, który nie ma wykształcenia prawnego. Ja się w tym gubię nieustannie, jest to tak skomplikowane i politycy też na tym grają. W związku z tym łatwo jest wtedy powiedzieć, Trybunał Europejski narzuca nam, a my Polacy dumni nie pozwolimy sobie narzucać, dziękuję, dyskusja zamknięta. Tak proste jest wszystko, to działa. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi, tak, w takiej sytuacji jesteśmy, bo z punktu widzenia polityków agresja w języku i agresja w debacie działa. A powiedz mi jeszcze, no, znowu, prezydencki poker. Kiedy tam jest wątek, brakuje 5 głosów prezydentowi Partii Demokratycznej do przegłosowania jakiejś ustawy, więc jego człowiek chodzi po kongresmenach i właśnie de facto ich szantażuje. To znaczy, my go lubimy, ale robi kiełbasę, tak? I w którymś momencie tak naprawdę się okazuje, że jeden z tych kongresmenów chce głosować przeciwko prezydentowi, bo nie ma z nim zdjęcia wspólnego. Mhm. Co wydaje się surrealistyczne, ale jest, jak rozumiem, głęboko... Absolutnie głęboko prawdziwe. O to cię chciałem zapytać. O takie surrealistyczne emocje, które ty widzisz, właśnie, że ktoś nie ma fotki z kimś, w związku z czym się obraża i coś się dzieje. Zobacz, Kamil Dziubka, mój kolega z redakcji, opublikował teraz książkę. Tak, bardzo ciekawą, polecamy. To jest moim zdaniem najlepszą książką właśnie o tych arkanach. Czyta się to jak? To jest West Wing na miarę naszych możliwości. Tak. I on tam opisuje na przykład, dlaczego prezes Kaczyński nie lubi pana Chłopika. Kojarzysz pana Chłopika? Kojarzę, tak. Bardzo nieciekawa postać. To jest człowiek Morawieckiego od kręcenia lodów banki, między władzą państwowymi firmami. Bardzo nieciekawa postać. Jeden z głównych bohaterów poufnej rozmowy, czyli wycieków z mailem. Raz z nim rozmawiałem. I wiedzieliśmy o tym, że prezes Kaczyński nie lubi pana Chłopika. I cała, cała dyskusja dziennikarzy o tym, co tam się stało. No pewnie przegiął, pewnie za dużo tych pieniędzy ukradł, wiesz, albo coś tam.
I Kamil opisuje, co się stało. No, co się stało? Pan chłopik, w czasach, kiedy prezes Kaczyński go lubił, na jednej z imprez publicznych miał mu zarezerwować krzesło w pierwszym rzędzie. Ale ktoś do pana chłopika zadzwonił i powiedział, że prezesa nie będzie na tej imprezie, więc on tego krzesła nie zarezerwował. Na jego nieszczęście pan Kaczyński jednak przyszedł. I okazało się, że nie ma dla niego zarezerwowanego krzesła. Pan chłopik zakończył karierę w centrali PiSu. Nie, ale ty Kaczyński ma w ogóle jakiś problem z tymi krzesłami, bo nie wiem, czy pamiętasz, to Rański jest, że się Kaczyński wypucował, że dlaczego nie lubił środowiska KOR-u czy Lewicy, bo 40 lat wcześniej był na jakimś zebraniu i chodzi o to, chciał siedzieć jakoś w pierwszym rzędzie, a tam posadzili Jana Józefa Lipskiego, który był wtedy legendą opozycji. Rozumiesz, on po 30-40 latach pamięta, okay, że ktoś mu nie... Takich historii jest mnóstwo w polityce. Źle podał rękę. Dostałem zaproszenie i na tym zaproszeniu właśnie miałem krzesło w drugim rzędzie. Nie siedziałem koło premiera, powinienem, przecież jestem tak ważny, że powinienem siedzieć koło premiera, a najlepiej po jego prawej ręce, bo jak siedzę po lewej, to znaczy, że jestem mniej istotny. Wiesz, to takie rzeczy mają gigantyczne znaczenie w polityce. Ludzie się obrażają, ludzie to pamiętają bardzo dobrze. I wiesz, my się bardzo często doszukujemy jakichś spisków, wiesz, tam, że to są jakieś wielkie teorie właśnie dobudowane, a czasami, i czasami tak jest oczywiście, ale bardzo często to są jednak bardzo prostackie rzeczy i takie w ogóle, wiesz, podwórkowe bym powiedział. To, żeby zakończyć ten wątek, jako jestem maniakiem czytania biografii Hitlera, których konsumowałem wiele, i fantastyczna sytuacja, w czasie, kiedy Goebbels był w innej frakcji niż Hitler, jeszcze przed dojściem do władzy, i Hitler chciał zauroczyć Goebbelsa i zrobił taki numer, że go przywieźli do Monachium, i po prostu nie mieli za dużo kasy, ale wykupili plakaty na latarniach na trasie przejazdu, że będzie wykład doktora Goebbelsa, coś takiego, i tak go przewieźli, żeby Goebbelsowi się wydawało, że po prostu całe Monachium jest obwieszone jego facjatem, no i w zasadzie był wtedy kupiony, po prostu był człowiekiem Hitlera. Jak to się skończyło, to wiemy. Słuchaj, te metody są, wiesz, one są powszechne. Ja przypomnę, jak się Putin spotkał z Merkel. Pies. I chciał ją ustawić, tak? I sławna historia, jak psa na nią, pokazał jej psa, wiedząc, że doskonale wiedzą, że ona się boi psów panicznie. Więc wiesz, te takie małe rzeczy, one zawsze działają. Człowiek jest człowiekiem, wszyscy mamy jakieś ego, wszyscy mamy potrzebę, żeby ktoś nam powiedział, że jesteśmy wspaniali. Ty mi jeszcze nie powiedziałaś, czekam na to z utęsknieniem. Nie będę podsumował rozmowę, powiem, okay. jakie to było inteligentne, Boże. I wiesz, po prostu takie rzeczy działają. Znowu wracając do tej agresji w polityce, politycy stosują tylko te metody, które działają. Jeżeli coś robią, to znaczy to działa. Dlaczego TVP jest taka, jaka jest? Bo to działa. Bo to działa. My możemy, ty i ja możemy uważać, że nie działa. Ja nie oglądam TVP, chociaż ostatnio mecz oglądałem, no ale nie ma gdzie oglądać tego meczu gdzie indziej. Więc, ale nie oglądam TVP w ogóle. Ale ja wiem, że to działa. Ja wiem, dlaczego oni to robią. Gdyby to nie działało, to by tego nie robili. I znowu wracając do tego, co nam pokazują, gdyby władza uważała, że propaganda, jaka działa, to jest pokazywanie merytorycznych debat pomiędzy politykami różnych partii, to by robili takie debaty, ale to nie działa. A powiedz, czy w ogóle w Polsce, czy może w świecie współczesnym, nie wiem, masz szersze perspektywy, czy w ogóle jest, można się skompromitować? Czy jest próg kompromitacji? Znaczy, dla mnie takim przykładem, że nie można, to jest poseł Mejza, jakby, bo wiesz, jest kilku kandydatów, ale tu jest absolutne złoto, w tym sensie, wiesz, no krzywda dzieci, no już mieć gorszej rzeczy nie można wymyślić, że próba, wiesz, wyłudzenia kasy od rodziców śmiertelnie chorych dzieci i nic, będzie znowu kandydował, znaczy jakby, więc pytanie, to jest, czy można w ogóle w Polsce się skończyło. A dlaczego prezes TVP wyleciał z pracy? Wiesz, ja bym znalazł parę powodów, żeby go zwolnić, ale ostatecznie pan Kurski wyleciał dlatego, że na spotkaniu z pracownikami TVP w Łodzi powiedział, że wyrzucił lokalnego szefa ośrodka TVP w Łodzi i nawet jak Kaczyński do mnie zadzwoni, tego nie przywrócę. No miał pecha, że ktoś go nagrał, wysłał do Kaczyńskiego i Kaczyński go, tak? A przecież wiemy, że było parę innych powodów, dla których być może nie powinien być prezesem TVP, ale odważył się powiedzieć, że Kaczyński mu nie może wydać polecenia. No i zapłacił za to. Słuchaj, no tak jest po prostu. Pytasz się, czy można się skompromitować? Moim zdaniem nie. Zobacz, polityka na świecie to nie jest tylko fenomen polski. Polityka na świecie parcieje. Brexit był tego świetnym przykładem. Ja zawsze kochałem brytyjską politykę i szanowałem bardzo brytyjskich polityków. Po Brexicie, muszę powiedzieć, mam o nich zdanie podobne jak o polskich politykach. Donald Trump
udowadnia, że można kraść pieniądze, można oszukiwać, nie płacić podatków, można być seksistą, można być strasznym człowiekiem, można nawet się zastanawiać, czy fajnie by było pójść na randkę ze swoją własną córką, to przecież robił. Można być chamem, prostakiem i dalej ludzie głosują na kogoś takiego. Ja tego nie rozumiem, nie akceptuję tego, ale tak jest po prostu. I zobacz, zobacz na Europę. Jakich mamy dzisiaj mężów stanu? Mężów stanu. Kto jest? Kto jest w Europie mężem stanu? Nie wiem, czy mąż, no ale jednak... Tak, może się zaśmieć ze mnie, ale uważam, że Macron jednak reprezentuje lepszy kaliber. Macron stara się zachować klasę publicznie i to jest prawda. Natomiast, wiesz, no, nie ma olbrzymie problemy z przeprowadzeniem czegokolwiek we Francji. Trudno powiedzieć, że Francję wyprowadził na równą drogę. I co więcej ci powiem, prawdopodobnie jest prezydentem, który odda władzę Marine Le Pen. Ponieważ gdyby dzisiaj wybory były prezydenckie we Francji, to ona by lekką ręką wygrała. Nie w pierwszej turze, ale w drugiej. I wiele wskazuje na to, że ona wygra wybory następne prezydenckie. Będzie bardzo trudno ją pokonać. I wtedy to Macron zostanie obarczony odpowiedzialnością za to, że... A wiesz, to jest trochę tak jak obarczanie odpowiedzialnością Obamy za Trumpa. Czy tak? Słuchaj, Barack Obama jest bardzo ciekawym politykiem, ja go bardzo lubię, ale popełnił bardzo dużo błędów, na przykład w polityce zagranicznej był bardzo słabym prezydentem. Był świetnym prezydentem w innych rzeczach, na przykład w społecznych sprawach, ale w polityce zagranicznej... Wiesz, Rosja, Chiny. Rosja, Chiny, Syria, już zapomnieliśmy, co się w Syrii działo. To on Rosjanom oddał Syrię. To on ocalił Asada. Mógł doprowadzić do tego, że Asad zostanie usunięty. Nie zrobił tego. Asad dzisiaj wraca na salony. To jest wina Obamy. Reset w relacjach z Rosją? Naprawdę? To był dobry, dzisiaj uważam, że to był dobry pomysł z dzisiejszej perspektywy. Wiesz, on popełnił sporo błędów, nie mówiąc o tym, że wiesz, jednak zaniedbał tą klasę średnią i odwrócił tą, znaczy wiesz, no, klasa średnia zagłosowała na Donalda Trumpa. Klasa średnia. Kobiety na niego, mówię wtedy, kiedy wygrał, tak? W pierwszej kadencji. Kobiety zagłosowały na Donalda Trumpa. Co się stało takiego w Ameryce, że kobiety, które Donald Trump nie szanuje w ogóle kobiet i naprawdę to powinno go przekreślać w ogóle z życia publicznego, a jednak one na niego zagłosowały. No, czy poprzedni prezydent ponosi za to jakąś odpowiedzialność, czy nie? Moim zdaniem częściowo, nie całą, ale jednak ponosi. A powiedz, cofnijmy się w czasie. Jak to się stało, jak teraz to wspominasz? Byłeś jednak strasznym małolatem, kiedy pojechałeś, nie mówię, że zacząłeś pracować jako dziennikarz, ale że w ogóle wysłali cię do Rosji, nie? Pierwsza. Jako dziennikarza, no dlaczego? No właśnie, a ile ty miałeś lat? 12? 9? No byłem bardzo młody, no miałem 19 lat. No. Znaczy, ja znam historię, ale podejrzewam, że większość no słuchaczy, widzów... Po pierwsze, to dzisiaj już by nie było możliwe, to trzeba podkreślić. To były jednak bardzo specyficzne czasy. Czasy przełomu. Czasy przełomu, kiedy wszystko było możliwe i w ogóle się dużo rzeczy działo. I rzeczywiście ja pojechałem do Moskwy w 91 roku, bo obudził mnie rano telefon w domu i zadzwonił do mnie szef działu zagranicznego. Ja się wtedy zajmowałem zdzieraniem depesz w dziale zagranicznym. To był mój zawód. I on powiedział, słuchaj Bartek, ktoś mi powiedział u nas, że, a to była jakaś tam 7 rano w ogóle, więc ja w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi, że ty byłeś niedawno prywatnie w Rosji. Ja powiedziałem, tak, byłem na wycieczce w Moskwie, bo zawsze mnie mistrz Małgorzata Puchakow mnie pasjonował, chciałem zobaczyć tą Moskwę. Też poszedłem na śladami wszystkich miejsc powieści. Słuchaj, ja naprawdę wypiłem tyle orężady na patriarszych prudach, wiesz, że... I on do mnie zadzwonił i zapytał się, czy to prawda. Ja powiedziałem tak, czy to znaczy, że masz wizę? Tam były takie stemple AB wtedy, tak, jazdowe. Nazywało się to powszechnie wizami. I mówi, czy ty masz wizę jeszcze ważną? Ja mówię, mam. On mówi, bo pucz jest w Moskwie. Wiesz, nie było telefonów komórkowych, ja nie miałem pojęcia w ogóle o tym. Mówi, bo pucz jest w Moskwie, samolot ostatnio odlatuje do Moskwy tam za 2 godziny z Okęcia, więc leć na Okęcie i leć tym samolotem. Sierpień 91. I miałem tam pojechać na 2 tygodnie i zostałem na 5 lat. I tak to się zaczęło, no tak to było. Ale jeszcze raz powtórzę, wiesz, to w ogóle było niesamowite, ja byłem tak podekscytowany, ponieważ najbardziej mi się podobało, że w samolocie KLM-u wielkim leciliśmy w trzech. Ja, Krzysiek Miller, fotograf Gazety Wyborczej i Czarek Sokołowski, fotograf AP. Czyli leciliśmy w trzech. Ja byłem zachwycony, ponieważ stewardesy uśmiechały się do nas bardzo, gładziły mnie po głowie, posadziły nas w biznes klasie i dały nam wózek z alkoholem. Ja w ogóle myślałem, że tymi samolotami to się fantastycznie lata. A one były przekonane, że my zginiemy tam. I po prostu było takie na pożegnanie, młodzi chłopcy jadą, więc żeby lepiej spędzili czas.
I dopiero jak wylądowaliśmy w Moskwie i zobaczyłem transportery opancerzone na lotnisku, to zrozumiałem, że to jednak nie jest nic wesołego. Nie byłem w ogóle przygotowany do tej roli i w ogóle nie spodziewałem się, że coś takiego będę robił. Swojej nauczycielce od rosyjskiego powiedziałem, jak odchodziłem z liceum, że nigdy w życiu rosyjskiego się nie dotknę. Nigdy w życiu. I z Kubana spotkała mnie dwa tygodnie po powrocie z Moskwy, jak wróciłem spakować rzeczy w Warszawie i wrócić do Moskwy, to spotkałem ją na ulicy. I ona, o Bartek, do mnie mówi, a powiedz w tej Moskwie, to po jakim języku się mówi? Mówi, dobrze, miała pani rację, okej, dobrze, po rosyjsku. I tak to się zaczęło. No a potem, wiesz, no zostałem w Moskwie, potem pojechałem do Brukseli, a potem pojechałem do Waszyngtonu. Ale powiem ci szczerze, nie chciałbym do Moskwy wrócić. Byłem w Moskwie raz, od czasu jak wyjechałem stamtąd. No dzisiaj też w ogóle nie, dzisiaj bym się nie odważył. W ogóle odradzam wszelkie wyjazdy do Rosji teraz, bo naprawdę można wpaść w tarapaty. Natomiast nawet gdyby nie wojna, to ja bym nie chciał tam pojechać chyba wrócić. Byłem raz w 2015 roku chyba i nie chcę. Powiem ci, że ten widok ludzi żebrzących przed hotelem Ukraina, przed którym stało Maybachów, tak na moje oko 20, a za herbatę zapłaciłem $45, w hotelu i widok żebrzących dzieci przed tym hotelem, to jest jednak za dużo. To jest po prostu, dla mnie to było nie do przejścia. I po prostu nie chcę, to zderzenie tej biedy, która jest w Rosji wszędzie, poza Moskwą i Petersburgiem, wsiądziesz w kolejkę podmiejską, dwie stacje przejedziesz i się cofasz w XIX wiek. 40% domów na wsi rosyjskiej nie ma toalety w domu. 40%. To jest zresztą jednym z wytłumaczeń, skąd biorą rekrutów. Ale myśmy się, zobacz, to nasze zdumienie, na przykład jak widzieliśmy w Ukrainie, że rosyjscy żołnierze kradną pralki. No ale oni nie mają tych, oni kradli je, bo oni nie mają szansy kupić. Oni widzieli pralki w telewizji i może w sklepach, natomiast nie mają szansy ich kupić. Ponad połowa rosyjskich wsi w Rosji nie ma wyasfaltowanej drogi. Oni mają ubitą ziemię. A jak ktoś z Państwa był na Syberii, to wie, jakie tam są zimy. Tam jak zima jest, to jest naprawdę zima. To znaczy, że wieś jest przez miesiąc odcięta od świata, bo się do niej nie da dojechać. Ja kiedyś utkwiłem w takiej wsi chyba na 3-4 dni, bo się nie można było wydostać. To jest przerażające. No to powodzenia chodzić do toalety, która jest w budce na zewnątrz przy minus 30 stopniach. To nie jest fajne. Piękna puenta. Miałem powiedzieć, że to była bardzo ciekawa rozmowa. No to właśnie, dziękuję bardzo. Tak, może zrobię karierę w polityce jeszcze, dobrze. Słuchaj, nadajesz się bardzo. Nie, zginąłbyś w polityce. Nie, ja wiem. Wiesz, ja już na studiach, jak się wygłupialiśmy z kolegami, kto kiedy, jaką funkcję obejmie w przyszłej wolnej Polsce, to ja wiem, że ja się kompletnie nie nadaję, bo z moim chlapaniem... Powiem ci jeszcze jedną rzecz na koniec. Dziennikarze, którzy... Ja w ogóle uważam, że doradzanie politykom przez dziennikarzy i mówienie im, jak powinni postąpić, jest niezgodne z etyką dziennikarską. Dziennikarze nie są od tego. Ale dla mnie najgorsze jest to, jak dziennikarze mówią politykom, a powinniście zrobić to, a tutaj, żeby podnieść o 5% tamto, nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia. Ta polityka w środku jest tak koszmarna, że 99% dziennikarzy by zginęło w tej polityce, gdyby do niej weszło. Zostaliby zjedzeni. Tylko im się wydaje z zewnątrz, że to tak fajnie wygląda. Więc lepiej się trzymać z daleka. Ale głosować. Tak jest, głosować. Dziękuję. Bartosz Węglarczyk był gościem moim, waszym, państwa w Melinie. Dziękuję. Do następnego. Melina w SC Rock.